Przez ostatnie dwie dekady w laboratoriach farmaceutycznych powstało ponad 300 zupełnie nowych leków. Szacuje się, że dzięki nim tylko w Stanach Zjednoczonych i tylko w jednej dziedzinie, w kardiologii, udaje się rocznie uratować życie miliona pacjentów. To wielki sukces, ale i olbrzymie koszty. Co ciekawe, koszt leków to tylko 1/6 wydatków na ochronę zdrowia. Koszty windują nowe, coraz droższe terapie i skomplikowane szpitalne procedury. Od 1980 roku życie osób ze zdiagnozowanym nowotworem wydłużono średnio aż o 3 lata. Przy takich argumentach ciężko rozmawiać o oszczędnościach, ale trzeba. Sektor zdrowia jest w stanie wydać każde pieniądze, jakie są, bo zawsze będzie lepszy sprzęt. No pytanie o to, czy właśnie ktoś w pewnym momencie jest w stanie pokazać, że to ma większy sens, mimo że jest droższe. Sam lekarz tego nie oceni. Potrzebny jest duet medyk-informatyk i spójny komputerowy system, który zbiera i analizuje informacje medyczne. W efekcie końcowym chcemy wiedzieć, ile to kosztuje, ile to trwało, jakie pacjent miał terapię, jaką diagnostykę, jakie leki przepisane. Najdoskonalszy system ma Dania, my nie mamy żadnego. Można rzeczy związane z medycyną zakodować, czyli można zrobić pełen katalog wszystkich chorób, można zrobić katalog wszystkich procedur, można bardzo ładnie przeprowadzić człowiek, jak leczony, jaka terapia, jakie efekty, udowodnić i potem spojrzeć na te dane. W ten sposób każda diagnoza i każda wypisana w Polsce recepta byłaby sumą wiedzy wszystkich lekarzy, którzy pracowali nad stworzeniem systemu. Idzie pan do apteki i mówi pan, dzień dobry, nazywam się tak i tak, albo podaje swój numer, skanują panu oko, czy cokolwiek, czy odcisk palca. I aptekarz widzi, że ma panu przepisać 13,5 pastylki, a nie 2 opakowania. Tak to jest u nas, tak? W związku z tym nie rosną ludziom magazyny leków w domach. Tylko optymalizacja kosztów uratuje system. Całymi wiekami lekarz był wyrocznią w sprawie zdrowia. Dziś coraz częściej jest tylko jedną ze stron w dyskusji o tym, jak leczyć. Pacjenci coraz częściej przychodzą na wizytę z gotowymi diagnozami zaczerpniętymi albo z medycznych seriali, albo z internetu. Kilka lat temu amerykańskie stowarzyszenia lekarzy zażądały wręcz wstrzymania emisji serialu Dr. House. Chodziło nie tylko o to, że fikcyjnemu diagnoście zdarzało się mijać z prawdą. Przede wszystkim House nie liczył się z kosztami. W dodatku zachodnie społeczeństwa, nasze również, starzeją się w zastraszającym tempie, a leczenie seniorów jest wielokrotnie droższe niż młodych. Jeszcze szybciej niż odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w naszym kraju, tak jak w innych społeczeństwach, wzrasta odsetek najstarszych, 80-latków. Mówi się niekiedy o tych osobach jako osobach należących do tak zwanego czwartego wieku. I to jest cały problem. Osoby po 65 roku życia stanowią 1/7 polskiego społeczeństwa. Ich leczenie pochłania jednak 1/3 budżetu NFZ. W ferworze dyskusji o droższych lekach, o lepszej opiece, nie może nam jednak umknąć fakt, jak duża część świata walczy z plagami, o których zamożna Europa czy Ameryka dawno zapomniały. Walczą o jakąkolwiek opiekę medyczną, walczą o podstawowe leki. Jeżeli te leki w ogóle są, bo na przykład jeżeli mówimy o malarii, która jest jednym z głównych zabójców, prawda, w krajach afrykańskich, takiego lek jest, natomiast dostępność jego też jest ograniczona z tych samych względów. Szczepionki nie ma. Bój krajów trzeciego świata z koncernami farmaceutycznymi o tańsze leki generyczne to walka o życie. Michał Kwiatkowski, magazyn Kopernikus.